Jak zawsze wspaniała zabawa towarzyszyła Ogólnopolskiemu Festiwalowi Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec, który w Tarnobrzegu został zorganizowany już po raz 16. Do naszego miasta zjechało ponad 300 druhów i druhen z całej Polski. Do przesłuchań konkursowych zgłosiło się 28 zespołów, które rywalizowały w dwóch kategoriach. W kategorii podkład muzyczny najlepiej zdaniem jury wypadł zespół Lejket z Nowin. Pierwsze miejsce w kategorii samodzielny akompaniament zdobyła artystyczna drużyna harcerska Polana z Katowic. Grand Prix festiwalu otrzymał zespół Ósmy Dzień Tygodnia z Wodzisławia Śląskiego. Gwiazdą koncertu galowego był zespół Dom o Zielonych Progach.